dokument, który został sporządzony, na pewno jest, zdaniem pana skarbnika, bardzo dobrze zrobiony, z dużą dozą szczegółowości, z użyciem pełnego nazewnictwa i tak dalej, z rozpisywaniem wszystkich kwestii. Natomiast co do perspektywy dla miasta Grudziądza, czy ten budżet jest dobry? Czy ten budżet da nadzieję mieszkańcom Grudziądza w kontekście planowanych inwestycji? Czy ten budżet, jaki on jest, panie prezydencie, jest na pewno kontynuacją tych wieloletnich inwestycji, które są przesuwających się co roku? W przyszłym roku, roku wyborczym, one będą miały już swój finał. Patrzymy na to z wielką nadzieją, aby nie była to never ending story, oczywiście. Ale nie jest to budżet konsekwentny. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Nie jest to budżet konsekwentny z jednego... Czy jest to budżet dobry, panie prezydencie? Przyszły rok, jeżeli chodzi o subwencje państwowe, niesie ze sobą pewne zagrożenia. Czy dostaniemy też wszystkie środki obiecane, deklarowane, czy będzie nas stać na wykup obligacji? Słyszymy o upadających miastach w Polsce. Niedawno Rewal bodajże także. Są to pewne zagrożenia także w stosunku do tego miasta, dla naszego miasta. Nie będę odnosił się do szczegółów, bo był czas oczywiście, tak jak pan powie, na komisjach, że można było zadawać konkretne pytania, ale taką ogólną refleksję z pytaniem, czy jest to budżet dobry, dzisiaj zadaję panu, aby te zobowiązania, które w przyszłym roku zostały nałożone w tym dokumencie, zostały zrealizowane. Ponieważ jesteśmy u sług około końca roku, chciałbym także panu życzyć spadku wydatków na pomoc społeczną, ale tylko w takim wymiarze, kiedy ci ludzie znajdą godną pracę w tym mieście, inne źródło dochodu, a także chciałbym panu życzyć spadku wyrejestrowywanych ludzi z Powiatowego Urzędu Pracy, ale nie za sprawą wyjazdu za granicę, tylko za sprawą pozyskania pracy w mieście Grudziądzu. Dziękuję.